Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No znowu tragedia, zginął policjant William Billy Evans, wieczny odpoczynek racz mu dać panie. No ale środki masowego przekazu znowu perfidnie, wrednie pokazały swoją hipokryzję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Capitol Police, czyli policja ze stolicy, policja z która chroni kongres, parlament, sejm, można powiedzieć, zmarł po tym, jak został przejechany, staranowany, można powiedzieć, na w miejscu, gdzie tam pilnują, kto może wjechać, kto może nie wjechać. 3 miesiące po tym, jak 6 stycznia no, były tam zamieszki, policja w zasadzie zastrzeliła go, strzelała do niego i zastrzeliła go. On miał nóż, nie miał broni, miał nóż. Drugi oficer, drugi policjant również doznał jakichś obrażeń ciała. No, w Waszyngton jest po prostu no, wstrząśnięty, tak? No, cała Ameryka jest znowu wstrząśnięta na temat tego bezpieczeństwa w stolicy i cały ten kompleks jest tam dosyć pilnowany. No, środki masowego przekazu do tej pory kłamią, że mówią, że tam zginęło 5 osób. No 5 osób nie zginęło i to trzeba być naprawdę szmatławcem, szmatławą gazetą czy telewizją, żeby to mówić. W zasadzie zginęła od broni jedna osoba, która wchodziła przez okno, policjant ją zastrzelił. Oficer, o którym mówili, że dostał gaśnicą przeciwpożarową, no to nie zginął od tego, on był chory wcześniej. No i 3 osoby miały atak serca. No ale środki masowego mówią, żeby podkreślić to, że ludzie, którzy głosowali za Trumpem, no bo to zawsze jest tak fabrykowane. Przyszli, zginęło 5 osób. A oni wszyscy głosowali za Trumpem. No jest to fałszerstwo, jest to wredne fałszerstwo. No i wtedy było zablokowanie, no i teraz było zablokowanie. Yogananda Pittman, kobieta, murzynka odpowiedzialna za bezpieczeństwo na Kapitolu, powiedziała właśnie, że samochód wjechał w tych dwóch policjantów, później wjechał w barierę, później wyskoczył samochodem z nożem, no i pobiegł w kierunku tych policjantów, no i wtedy został zastrzelony, no i postrzelony i zastrzelony. Dwóch policjantów było przewiezionych do szpitala, no jeden z nich zginął. Pracował jako policjant od 2003 roku. No oczywiście policja nie chce spekulować na temat, o co to chodziło. No i tu jest znowu wredność policji, wredność środków masowego przekazu. Okazuje się, że zabitym był Noah Green, 25 lat. Miał 25 lat. FBI odpowiedziało o wypowiadania się na ten temat. No i powiedziało, że FBI powiedziało, że w zasadzie to policja ze stolicy musi odpowiedzieć, a oni powiedzieli, że jeszcze nie zidentyfikowali. No i tu jest ta ciemna strona komunistycznej prasy w Ameryce. Środki masowego przekazu po prostu nie chcą mówić to, co jest, no ale Facebook zlikwidował stronę tego Noah Green, a on się przyznawał, że on jest zwolennikiem Nation of Islam, czyli narodu islamu. To jest taki dosyć Farrakhan. Farrakhan no to jest taki amerykański
muzułmanin, dosyć agresywny, walczący, można powiedzieć, to w latach 60. to się wszystko zaczynało. No on tam obrażał Żydów, obrażał katolików, no wszystkich białych obrażał. No i teraz też wszystko jest zwalane na białych ekstremistów i nacjonalistów. Facebook oczywiście się tłumaczył, powiedział, że oczywiście, że remówił, usunął te konto tego zabitego, no bo to jest wbrew regulacjom kompanii, no ale wszyscy teraz piszą, że to nie ma nic wspólnego, tak? No i to jest właśnie ta hipokryzja, że jakiś tam biały, który nie ma nic wspólnego z jakąśkolwiek organizacją, a szczególnie z prezydentem Trumpem, zawsze jest przyporządkowywany. Teraz wszystko jest zamiatane pod dywanik, nic to nie jest rozgłaszane, wszystko jest kwestionowane. Niektórzy mówią, że to jest samotny wilk, że nie jest zorganizowany. No ale to są dwa standardy. W zasadzie w Ameryce to tak się mówi, że jeżeli socjaliści, demokraci nie mieliby podwójnych standardów, no to by nie mieli żadnych standardów w swoim życiu. No i na to wychodzi, że to jest. Ciągle podkreślają ten, łączą ten 6 stycznia z tym piątkowym samochodem, bo to ten w piątek właśnie ten niebieski samochód po tym całym ataku był widziany, są zdjęcia barykady, tam przy barykadach, tam pozawieszano te taśmy żółte, policja przyjechała. Wysłali teksty do wszystkich pracowników na tym w budynkach koło 1:17 po południu, czyli 13:17, no i ostrzegała, żeby zostali w pomieszczeniach, w pokojach, żeby nie wychodzili. No i później całe to zamknięcie zakończyli o godzinie 15. Chuck Leader, czyli to jest ten przywódca większości w Senacie, no on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Nowym Jorku, demokrata oczywiście, no i mówi, że się modli się za wszystkich tych policjantów. No akurat ci komuniści, ja nie wiem, jak oni jeszcze dzisiaj mogą mówić, że się modlą, no jak to są materialiści, po prostu chcą zniszczyć chrześcijaństwo, a oni mówią, że się modlą. No podobne rzeczy powiedział Mitch McConnell, no to on jest republikaninem, on jest przywódcą mniejszości republikańskiej. No on jeszcze, jemu wypada tam powiedzieć, że się modlił za nich, no i że dziękuję za tym policjantom, za ich służbę, no i za ich poświęcenie. Tam naokoło kongresu, naokoło całego Białego Domu, no to tam były podwójne płoty, takie płoty tymczasowe, żeby było to dodatkowe bezpieczeństwo. No właśnie to się zaczęło od stycznia. No i wygląda na to, że te szuje w kongresie mówią, że ściana nie działa na granicy, nie ma co budować ścian na granicy meksykańsko-amerykańskiej, no ale wygląda na to, że ściany i mury budowane przed ich budynkami działają. Czyli to jest ta hipokryzja, ta jest nieustanna hipokryzja, co wolno wojewodzie, nie tobie smrodzie i rób to, co tobie mówię, a nie to, co ja robię. Także to jest no makabra tam częściowo, bo to już tam nie były jedne płoty, tam postawili podwójne płoty. Są dodatkowe jeszcze trzecie, takie stałe płoty, które w zasadzie blokują dostęp. No i tam jeszcze jest przy każdym wjeździe, no to w zasadzie jest taka bariera, taki trójkąt potężny, jest podnoszony hydraulicznie, także samochód nie może przejechać. Tam betonowe bloki stoją, także tam dostać się nie jest łatwo nigdy. Na
teraz są trzy dodatkowe bariery. Gwardia Narodowa. Gwardia Narodowa tam na zmianę pilnuje z policją ze stolicy. Pelosi nakazała opuszczenie flag w Waszyngtonie do połowy. No w wielu, wielu miastach również to było dzisiaj. Widać, że flagi są na połowie masztu. Biały Dom, no to nie jest to pierwszy raz, że tam są Biały Dom czy Kapitol jest napadany. W 2013 roku kobieta też została zabita, kiedy wjechała w bariery koło Białego Domu, no i później pojechała na ten Capitol Hill. Była zastrzelona, bo wjechała na taki wielki tam pomnik. W 1998 roku dwóch policjantów zostało zabitych przez rewolwerowca, który właśnie przeskoczył przez te wszystkie bariery. Biden nie był w tym czasie, bo wyjechał do Camp David, także był już w Camp David o 12:33, przepraszam. No ale tragedia następna, no ale fałsz i oszukaństwo. Jednak ten Nation of Islam, ten naród islamski w ogóle nie jest podkreślany. To tak, także jakikolwiek biały, nawet ten Syryjczyk, co powystrzelał, to też wszyscy się podniecali tym, przepraszam, że jest białym. Później jak się okazało, że jest muzułmaninem z Syrii, cisza kompletna. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, podziękowanie dla konserwatystów, podziękowanie dla republikanów. Dziękuję, że głosujecie w Ameryce, dziękuję, że dajecie swój głos dla normalnych, róbcie tak dalej. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest bardzo ważna rzecz. Przekaz dla socjalistów, widzicie co się dzieje, widzicie co, jak wzrasta benzyna, widzicie jakie jest oszukaństwo w prasie, po prostu jednopartyjne, jedno wielkie oszukaństwo. Nie dajcie się oszukać. Jeżeli przyjechaliście do Ameryki po to, żeby był to wasz nowy kraj, gdzie jest ważna konstytucja, że jest ważna wolność słowa, gdzie jest ważna wolność wypowiedzi, nie głosujcie na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.